Państwu. Moja mama była pielęgniarką. Nie będę opowiadała całej historii swojego życia, ale dzieciństwo spędziłam najpierw w ośrodku zdrowia, potem na oddziale chirurgii dziecięcej w szpitalu. Uwielbiałam to. Wtedy zobaczyłam, czym jest pasja i miłość do tego zawodu. W czasie, właściwie we wrześniu zeszłego roku, zadzwonił telefon i człowiek zapytał: słuchaj, potrzebujemy pomocy w punkcie poboru wymazów. Teatr zamknęli, powiedziałam ok. Zresztą zawsze mówiłam, że jeżeli kiedykolwiek wybuchnie wojna, to ja będę sanitariuszką. I powiem Państwu, że przez ten rok miałam olbrzymią przyjemność obserwować ludzi, z którymi pracowałam, z ratownikami medycznymi. Z nieukrytym wzruszeniem podziwiałam ich determinację, uważność i empatię do ludzi i ten cały chaos, który był dookoła. Przygotowując się na ten koncert, zastanawiałam się, za co chciałabym im szczególnie podziękować. No i wiem już za co. Chciałabym wszystkim Wam, medykom, podziękować głównie za cierpliwość do pacjentów, do ludzi i do systemu. Dziękuję bardzo. Dnia pewnego przyszłam na ten świat. Otoczył mnie jak innych słońca blask. I ktoś mówił mi, że przyszłam po to, żeby ludzie kochać was. Lat 20 z hakiem przeszło już i ciągle więcej drzew im dalej w świat. I myśl jedna wciąż powraca do mnie. Ludzie, trudno kochać was. I myśl jedna wciąż powraca do mnie. Ludzie, trudno kochać was. I choć przecież mi nie lekko z wami, ludzie, ludzie, jednak kocham was. Przez was wargi gryzę aż do krwi i dłonie w pięści ściskam raz po raz. Lecz i dzięki wam ze szczęścia śpiewam i złorzeczę wam i kocham was. Lecz i dzięki wam ze szczęścia śpiewam i złorzeczę wam i kocham was. Ale przecież jeden uśmiech wasz rozgrzewa serca najzimniejszych głaz. Lecz choć przecież mi nie lekko z wami, ludzie, ludzie, jednak kocham was, kocham was, kocham was. Thank you.
gdzie będę kochać was, czego doznać od was, bym nie miała, ludzie będę.